Sobota 18 maja na terenie AWFIS odbyła się już trzecia edycja pikniku międzypokoleniowego Seniorada 2019. Wydarzenie dedykowane dla seniorów z Trójmiasta i okolic zachęca do aktywnego spędzenia czasu wolnego. Drodzy Państwo, witamy serdecznie już po raz trzeci na terenie AWFIS na pikniku Seniorada Aktywni Razem na Lata. Wydarzenie miało na celu integrację wewnątrz oraz międzypokoleniową poprzez rekreację. Aktywność fizyczna jest niezmiernie ważnym elementem zdrowego stylu życia, w związku z czym chcieliśmy pokazać rozmaite formy, które można wybierać zgodnie z własnymi możliwościami, preferencjami czy potrzebami. Zgodnie z mottem profesor Haliny Szwarc zamierzaliśmy pomóc Państwu dodać nie tylko lat do życia, ale także życia do lat. Zapraszamy serdecznie do wspólnej aktywności. Wydaje mi się, że sukcesem UTW AWFIS jest to, że są zajęcia różnorodne. W związku z tym nie ma monotonii i lubię zarówno basen, jak Nordic Walking, jak girokinezę, trening stabilizacyjny, wszystko lubię. Jak szanujecie swoje zdrowie, to szorujcie na UTW. Co najbardziej z dzisiejszych atrakcji przygotowanych przez organizatorów Ci się podoba? Wszystko. Czyli? Wszystko. Wszystkie zajęcia, które były cudowne. A jakie są Twoje ulubione zajęcia, jeżeli chodzi o UTW, AWFIS? Nordic Walking i trening ogólnokondycyjny. A oprócz tego, że uczęszczasz do UTW, coś jeszcze robisz, jeżeli chodzi o sport? Tak, chodzę na siatkówkę z trenerem oczywiście, żeby profesjonalnie dokształcać się i na kosza. Także cały tydzień mam zajęty. A czy wcześniej miałaś coś wspólnego ze sportem? Tak, grałam w koszykówkę 50 lat temu i z moimi koleżankami zdobyłyśmy wicemistrza Polski 2 razy. I po prostu lubię sport i to mi daje życie, ponieważ jestem po ciężkim zawale serca i mam zalecenie ruszać się.